kanale jak zwykle niezmiernie się cieszę, że znowu mnie zagościliście. Dzisiaj będziecie przygotowywać się wraz ze mną na randkę z mężem. Wybieramy się do włoskiej restauracji i oczywiście chcę dzisiaj wyglądać wyjątkowo, ale zanim nałożę pełny makijaż, zrobię fryzurę i wybiorę odpowiedni strój, poświęcę troszeczkę czasu moim zębom. Uważam, że piękny uśmiech to naprawdę ozdoba każdej kobiety. Ja o swoje zęby bardzo dbam, regularnie chodzę do dentysty i bardzo ważne jest dla mnie to, żeby były zdrowe, piękne i białe. Jestem fanką wybielania zębów w domu, ponieważ jest to metoda bardzo wygodna i w zupełności mi wystarcza. Używam systemu wybielającego marki Rapid White. Jest to produkt testowany klinicznie i jak wszystkie produkty tej marki nie zawiera nadtlenku wodoru. Jest to kuracja tygodniowa, produktu używamy dwa razy dziennie i ma on zapewnić nam zęby jaśniejsze o nawet 4 odcienie. W skład zestawu wchodzą pasta do zębów, żel wybielający, akcelerator, skala bieli, pojemnik, w którym znajdują się dwie szyny nazębne i oczywiście ulotka informacyjna. Pierwszy krok to przygotowanie szyn nazębnych. Ja swoje szyny już mam przygotowane, ponieważ używam systemu wybielającego już od kilku dni. Żeby szyny przygotować, musicie napełnić miseczkę gorącą, ale nie wrzącą wodą, odczekać 60 sekund i wtedy zanurzyć nasze szyny w tej wodzie. Szyny mają języczek, za który możecie chwycić i zanurzyć je w ciepłej wodzie. Ja swój języczek już obciąłam, ponieważ szyny mam dopasowane. Trzymacie je około 10 sekund w ciepłej wodzie, wtedy staną się mięciutkie i takie plastyczne. Sprawdzacie oczywiście, czy nie są jeszcze zbyt gorące i wtedy możecie nałożyć szyny na zęby i delikatnie dociskając palcem uformować swój kształt. Formujecie w ten sposób zarówno szynę górną, jak i dolną. Kiedy szyny mamy już przygotowane, myjemy dokładnie zęby pastą, która załączona jest w zestawie. Kolejnym krokiem jest nałożenie akcelatora na zęby górne i dolne. Robicie to dociskając produkt do Waszych zębów. A teraz możecie nałożyć żel wybielający na Wasze szyny nazębne, które wcześniej przygotowaliście. Uważajcie, żeby żel nie nachodził na dziąsła, ani usta. Przygotowane szyny z produktem nakładam teraz na zęby. Po około 5-10 minutach mogę je wyciągnąć, w tym czasie wykonam makijaż.
dziewczyny, zanim nałożę pomadkę, wróciłam jeszcze do łazienki, wyciągnęłam już szyny nazębne i teraz umyję moje zęby pastą Rapid White Anticolor. Pasta Anticolor ma za zadanie usunąć przebarwienia spowodowane przez kawę, herbatę, tytoń, czerwone wino. Pokrywa powierzchnię zębów taką powłoką ochronną, która zapobiega osadzaniu się zabrudzeń. Pasta zawiera fluor, pomaga wzmacniać i remineralizować szkliwo zęba. Producent zaleca, żeby po użyciu systemu wybielającego myć zęby przez minimum 2 minuty, także myjemy. I na koniec, żeby zachować bielsze zęby na dłużej, używam płynu do płukania Rapid White. Płyn do płukania US Rapid White zapobiega powstawaniu przebarwień, jest szczególnie polecany do stosowania po zabiegu wybielenia zębów. Myślę, że jasno przedstawiłam Wam, w jaki sposób wybieram swoje zęby. Dla Waszych informacji jeszcze, marka Rapid White ma również pastę. Bardzo fajną pastę do zębów to jest Direct White. I pasta ta ma natychmiastowy efekt, wybiera nasze zęby o 1,5 stopnia. I kolejny dostępny produkt to paski wybielające w 5 minut. Teraz na zakończenie wybielania dobre wieści pragnę poinformować Was, że na profilu rapidwhite.pl odbywa się konkurs. Do wygrania jest zestaw produktów Rapid White, pomadka i rękawica Glow, także myślę, że warto. Jedyne co musicie zrobić, to polubić profil Rapid White, polubić mój profil instagramowy i zostawić komentarz pod postem konkursowym. Powodzenia! No dobra, to możemy nakładać pomadkę, biel zębów. Proszę zobaczyć. Podkreśli jeszcze dodatkowo taki fajny, letni, soczysty kolor pomadki. Ja latem właśnie uwielbiam nosić takie wyraziste, soczyste kolory. I to jest pomadka matowa, wodoodporna z firmy MAC. Jest to przepiękny kolor, mam nadzieję, że kamera to odda. To jest taka soczysta czerwień z nutką pomarańczy. Proszę bardzo. I właśnie teraz nakładam tą pomadkę. Użyję tutaj jeszcze konturówki z firmy Alverde. To jest kolorek... Jaki to jest kolor? Szukam. 12. Także nakładamy. Okej, dziewczyny, tak to teraz wygląda. Soczysta czerwona pomadka i białe zęby to połączenie idealne na randkę. Bardzo mi się ten efekt podoba. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o moim makijażu. A teraz czas na fryzurę. Dzisiaj postaram wyczarować sobie na głowie takie miękkie, romantyczne fale i w tym celu użyję mojej lokówki z marki Babyliss. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Okej, okay, wyszło coś takiego, takie bardzo luźne fale, bardzo delikatne fale. Troszeczkę sobie psikam tutaj górę, żeby mi się to trzymało na tej stronie. Myślę, że jest okej. Okay. Okej, kochani, a tak prezentuje się mój strój. Mam na sobie jedną z moich ulubionych sukienek. To jest beżowa sukienka z Zary. Jest bardzo wygodna. Do tego dobrałam beżowe szpilki z Deichmanna, które również znacie. Mam nadzieję, że je tak zobaczycie. I tak, jeżeli chodzi o biżuterię, to tutaj nie ma nic szczególnego. Złota biżuteria, którą zawsze noszę, także standard. I kochani, myślę, że sukienka, pofalowane włosy, czerwone usta i biały uśmiech to idealne połączenie na randkę. Piszcie koniecznie w komentarzach, co sądzicie o mojej dzisiejszej stylizacji. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i do zobaczenia już niebawem w kolejnym. Pa, pa!